Siemano, Quest z tej strony, witam Was bardzo serdecznie w kolejnych rozmowach z finalistami 6. sezonu PFL. Dzisiejszym gościem jest FB, siemano, czyli zwycięzca 3. ustawki. No i może zacznijmy od tego, kim Ty jesteś, Tobiasz? Może przedstaw się tutaj widzom, powiedz, co robisz, czym się zajmujesz i w ogóle. Bo przedstawiłeś mnie, jestem FB, czyli Tobiasz właśnie. Pracuję sobie już, szkoła już zakończona. Mam 24 lata w tym roku. Czyli zaczynałem kiedyś jako jeden z najmłodszych finalistów, a obecnie jestem chyba jednym z najstarszych, bo Kamisa na przykład nie ma już z nami. No Kamis w sumie w sanatorium teraz tam batluje, ale ogólnie chyba tak. No kto jest od ciebie starszy? Chyba Bartosz tylko. Nie? Chyba to Bartosz. No, bo Jaskier jest chyba w twoim wieku, tak. Nie? Okej, okay, czyli już ustaliliśmy, że jesteś dziadem najbardziej doświadczonym. Za kolicha. Za kolicha. No ale mimo wszystko aparycję masz chyba dalej młodego, gniewnego zawodnika, więc możesz, wiesz, wykorzystać ten fakt i zrobić sobie pisanki o tym, że jesteś młody albo coś. Dobra, może zacznijmy od tego, od kiedy ty w ogóle freestylujesz i dlaczego zacząłeś to robić, co cię skłoniło do tego. Mamy obecnie 6. sezon PFL-a? Tak. Ja 6,5, bo jeden był niedokończony przez pandemię. Zaczynałem jeszcze pod koniec 1. sezonu, tak? Ostatnio, na ostatniej ustawce zaczynałem nawijać, a zaczęło się tak, że oglądałem sobie po prostu filmiki na YouTubie. Zaciekawiło mnie to, szukałem jakiejś bitwy w Poznaniu. No i tak to się w sumie zaczęło. Jakaś niezła ciekawa historia. Po prostu zajarało mnie to, że wiesz, że jakby freestyle'owcy potrafią tak w szybki sposób kminić jakieś wersy, odpowiadać sobie w jakiś sposób. Fajnie to naprawdę wyglądało z perspektywy widza. No a później się to zagłębiłem, jednak to już jest troszkę inaczej. Ale to miałeś tak, że trenowałeś na początku z jakimiś ziomami swoimi, czy po prostu poszedłeś w ciemno na bitwę? Wiesz co, pierwszy raz właśnie jak pojechałem, to właśnie ta pierwsza ustawka, na której byłem PFL-a, wyglądała w ten sposób, że kompletnie bez treningów nie potrafiłem w ogóle trzymać mikrofonu. Wyglądało, no, na pewno z perspektywy widza wyglądało to prześmiesznie. I w drugim sezonie, wtedy przeszedłem już linki, no to już wtedy zacząłem nieco trenować. Ale aczkolwiek mój freestyle bardziej wyglądał w ten sposób, że troszkę wypiłem i wchodziłem na scenę. Nigdy nie przykładałem jakiejś wielkiej wagi, wiesz, do tego. Nie wyglądało to w ten sposób, żebym trenował kiedykolwiek już dużo. W tym sezonie nieco zacząłem. Co przełożyło się na mniej pić, czy trenować? To i to. I przełożyło się to nieco na wyniki. No pamiętam, jak wygrywałeś 3. ustawkę, to w sumie chyba byłeś totalnie trzeźwy. Tak mi się wydaje. Przynajmniej się, wiesz, albo adrenalina zrobiła swoje. Nieco tak, ale już na finał wchodziłem nieco podchmielony, że tak powiem. Aczkolwiek no wyglądało tak, że przyłożyłem się do tej ustawki. Wiesz, przyjechałem z nastawieniem, że w sumie dużo dobrych zawodników startuje w tym sezonie, więc przyjechałem z nastawieniem, że albo wygram którąś z ustawek, też nie mogłem być na każdej. Troszkę nieco do Poznania obecnie mam drogi, więc stwierdziłem, że zawsze może być tak, że nie na każdą przyjadę, więc muszę wygrać którąś ustawkę w tym sezonie. No i stwierdziłem, że jak przyjechałem do Poznania już przed 3. ustawką, stwierdziłem, że tą wygrywam. Po prostu wszedłem do sceny, zrobiłem swoje. Dość odważne w sumie, bo miałeś chyba możliwie najtrudniejszą drabinkę, jaką można sobie chyba wyobrazić w tym sezonie, nie? Bo tak wydaje mi się, że... Bo kogo ty miałeś? Jaskra, tak? Nie, Cerber, Rafi, Recha i Jaskier. No, to jest mega ciężkie zadanie. Znaczy wiesz, trochę to było w sumie takie, wiesz, pokonałem Cerbera, wchodzę na scenę, mam Rafiego, nie? Za chwilę rozwaliłem Rafiego i wchodzi Recha, więc wiesz... Tak sobie stopniujesz chyba, nie? Że mówisz, skoro już rozwaliłem tych dwóch, no, czemu z tym trzecim by nie wygrać, nie? No dobra, ale jeszcze mówiłeś, że w drugim sezonie tam przechodziłeś elimki, a wtedy chyba ciężej było przechodzić te elimki, nie? Bo z tego co pamiętam, to chyba grupy były wtedy na PFL-u, nie? Czy... Tak, to jeszcze... wtedy jeszcze były grupy. To w sumie tak spoko osiągnięcie, jak zaczynałeś i tam ile osób wychodziło? 8 wtedy, nie? No to szacun, że tak powiem, robi wrażenie. Czas spróbować tego potwora. Jak już tak się uczepiliśmy tych początków, no to tak sentymentalnie możemy zahaczyć, czym jest w ogóle dla ciebie freestyle, jak ty to traktujesz, czy to dla ciebie jest jakieś takie hobby, które ci się uaktywnia powiedzmy raz na miesiąc, bo wstajesz i mówisz, a pojadę sobie na bitwę, czy mimo wszystko jakoś regularnie trenujesz i
i starasz się być cały czas w tym gazie, bo nigdy nie wiesz, kiedy jakaś fajna bitwa się pojawi. Wiesz co, właśnie dobre pytanie, bo w zasadzie każdy z nas, mi się wydaje, że freestyle traktował jako taki trochę okres buntu, nie? Na przykład mi się też wydaje, że, bo ty też dużo freestylowałeś i wiesz, i to był taki, wiesz, okres dojrzewania, nie? Całkiem spoko zabawa na początku, wiesz, nieco się podziwiało, wiesz, jakby jak zaczynałeś, to było coś w stylu, że podziwiałeś tych freestylowców. Mm. Dla każdego to był taki, mi się wydaje, że jak każdy zahacza o swoje jakieś hobby, to jest to dla niego jakiś taki okres, który jest ważny w życiu, nie? I, i wiesz, i przez jakiś czas, na przykład z początku, jak zaczynałem, to freestyle był dla mnie strasznie ważny, nie? I jest strasznie dużo freestyleowców, którzy na przykład, nie wiem, dużo czasu na to poświęcali i na przykład, wiesz, nawet mogli zawalić szkołę czy coś takiego, nie? Mm. Wiesz, nawet Filipek chyba mówił o tym, nie? Że zawalił jakąś tam szkołę czy coś takiego, że freestyle był dla niego ważny. Jakby z perspektywy teraz lat, to powiem ci szczerze, że freestyle miał taką dużą część, był dużą częścią w moim życiu, nie? Bo trochę już nawijam. Aczkolwiek na ten moment to nie jest coś, na czym opieram swój wolny czas, czy coś, na czym opierałbym, co jest moim głównym hobby, o, nie powiem. Ale to chyba też jest takie zdrowe podejście, bo ci chyba też taką presję zdejmuje, jakby jak jesteś na bitwach, nie? No bo załóżmy, że freestylujesz tam powiedzmy 6 godzin dziennie przez 3 miesiące, jedziesz na bitwę, no to masz z tyłu głowy, że głupio by było odpaść w pierwszej walce, a freestylujesz sobie, no nie wiem, raz na miesiąc chwilę, bo ci się przypomniało, bo robisz pranie i masz fajny punch o pralce na przykład i jedziesz na bitwę, no to chyba nie masz takiego ciśnienia i mi się wydaje, na przykład z mojej perspektywy, że ta twoja wygrana ustawka tak trochę wyglądała, że przyjechałeś, ale nikt cię nie stawiał jakby przed przyjazdem, że no ty musisz wygrać, tylko miałeś takie, że możesz, nie musisz, nie? No tak, zdejmujesz z siebie presję, no, znaczy się tak jak wspomniałem, freestyle jest fajnym dodatkiem, fajnie, znaczy generalnie właśnie najważniejsze we freestyle'u jest zdrowe podejście. Nie ma sensu sobie nakładać niepotrzebnej presji. Można sobie myśleć, o rozjebie dzisiaj, nie? Że jest dzisiaj mój dzień, ale bez sensu stawiać to jako priorytet, żeby rozjebać. Po prostu przede wszystkim freestyle to jest spotkanie się z ziomkami, masz się dobrze bawić po prostu. Przy okazji sobie możesz wypić. O, to możemy zahaczyć o kolejny temat, który chcieliśmy tutaj omówić. Czyli co lubisz, a czego nie lubisz we free? To może zacznijmy od tego, co lubisz, skoro już zahaczyłeś, że spotykasz się z ziomkami, tam z nimi pijesz i wspominasz jakieś, wiesz, wyjazdy i tak dalej. To co jeszcze oprócz tego w sumie lubisz we freestyle'u? Na pewno jest to konkurencja. Jest to fajny sposób naprawdę na porównanie się do innych, nie? No bo wiesz, jakby od zawsze to było coś w tym stylu, że porównywaliście się z ziomkami, czyli kto zrobił większy progres. Czyli ta konkurencja między wami, nie? Niby jesteśmy kuplami, więc no zresztą to widać podczas walk, nie? Że tam się ciśniemy od najgorszych, wyzywamy się po rodzicach, dziewczynach i tak dalej, a na końcu się, wiesz, przytulamy, czy to podajemy sobie łapę i to jest mega spoko. Naprawdę lubię taką zdrową konkurencję przede wszystkim między nami. Właśnie to, co wcześniej powiedziałeś, czyli to spotykanie się z ziomkami, to jest chyba najważniejsze, mi się wydaje, bo gdzie tam Grecha jest z Olsztyna. Chyba tak, mieszka chyba w Krakowie, nie? Tak na co dzień, tak mi się wydaje przynajmniej. Pejki jest z Opola i wiesz, i gdzieś tam wszyscy się widzimy, będziemy widzieć na finale, więc to jest mega spoko. I też nasza liga się starała, nasza liga, bo cały czas będę mówił nasza liga, bo trochę już tutaj jestem. Social bugs, meme. Jednak łączy tutaj tych ziomków, wiesz, że niektórych widzisz raz na rok, nie, tak jest prawda, że niektórzy, ale nasza liga już stała się troszkę tak, nie wiem, ogólnopolska bym powiedział, bo naprawdę tutaj przyjeżdżają już ludzie, wiesz, z różnych miast, gdzie mają... Wydaje mi się, że chyba z każdego krańca Polski już ktoś był, bo tam coś kojarzyłem, że Alan chyba Dimek Ziomek nie przeszedł, że któryś tam gdzieś właśnie z Suwałk przyjechał i tak dalej, tam ze wschodu, jacyś tam z południa, z północy, no chyba z całej Polski ludzie już byli w tym sezonie PFL-a. Ale też mi się wydaje, że ta formuła nowa tak sprzyja temu, no bo rozumiem, na przykład raz się przejechać na PFL-a i liczyć na to, że wygrasz, a inaczej jest, żeby jeździć na połowę ustawek i ciułać te punkty, nie? Więc to chyba też jest fajne, że ktoś może raz przyjechać, ma formę, wygra i jest w tym finale. No i co dalej lubię w freestyle, to wydaje mi się, że ten rozwój, który dalej ma freestyle, czyli wiesz, kiedyś przyjeżdżałeś na ustawkę, wygrywałeś flachę i było spoko, nie? I teraz zobacz, jaki to jest niesamowity progres, że w tym sezonie za, wiesz, wyzywanie się kilka walk na scenie, to może dostać 300 za głupią ustawkę, nie? Że głupią, tylko że to jest po prostu kilka
kilka walk i dostajesz 300, także fajny ten rozwój czyni cały czas freestyle. Czego nie lubię w freestyle'u? Ciężko powiedzieć w sumie. W zasadzie jest mało rzeczy, których nie lubiłbym we freestyle'u. Wydaje mi się, że taką najgorszą sprawą we freestyle'u jest obecnie... Chociaż to też jest kwestia... Jedyna rzecz, która taką nie lubię, to nie, często nie zgadzam się z decyzją sędziów, nie? Już nawet nie chodzi o moje walki, tylko po prostu... Z jednej strony rozumiem, że freestyle jest strasznie subiektywną rzeczą. Jest to strasznie subiektywna rzecz, ale aczkolwiek z drugiej strony jest strasznie dużo werdyktów, z którymi się zgadzam. I to jest rzecz, której się nie da naprawić, bo jest to związane z tym, że freestyle jest konkurencją, ale nie jest on zero-jedynkową konkurencją. To nie jest na przykład jakieś MMA czy boks, w którym po prostu liczysz punkty za daną rundę. I chyba to jest jedyna rzecz, z którą taką... Są tacy jurorzy, którzy liczą każdy punch na karteczce, ale... Nie wiem, czy to dobry pomysł w ostatecznym rozrachunku później. Może wyjść wyjebać. Ale wiesz co, też ci powiem szczerze, że z jednej strony to jest fajne, że freestyle nie jest zero-jedynkowy, bo czasami może ktoś cię zaskoczyć, a z drugiej strony jest to też taka... No bycie sędzią jest strasznie ciężką pracą. Naprawdę, z drugiej się współczuję w finale. Ja ci mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że jak byłem zawodnikiem, to strasznie łatwe dla mnie było takie... osądzanie, że o, wyjeba na werdykt, nie? Że ktoś tam kogoś mnie czy kogoś innego wyjebał. Ale teraz jak mam kogoś oceniać, to mam takie... Jakbyś miał jakieś flashbacki z Wietnamu, te helikoptery ci tam latają po łbie i się boisz czasami dosłownie pokazać. Może nie boisz, ale masz takie, że pokażesz i może to być jakieś, nie wiem, na kogoś kontrowersyjne. Tym bardziej, że miałem tam też jakiś taki na przykład jakiś werdykt, pamiętam, że publika była za jednym zawodnikiem, ja totalnie za drugiego pokazałem i mówię, zaraz mnie zlinczują czy coś, nie? I tak samo chyba, no właśnie, ogólnie też wiedziałem, że powiesz o tym jury, bo pamiętam, że zawsze oglądaliśmy jakieś tam streamy z jakichś tam, no nie wiem, ze stoczni czy coś, to zawsze przeżywały jakieś takie dziwne decyzje, nie? I wiedziałem, że o tym powiesz właśnie, ale oprócz tego mówisz, że nic cię nie drażni. Nie, to strasznie ciężko jest oceniać, bo jakby powiem ci, to jest hobby, to nie jest coś, na czym, wiesz, wielu ludzi, na przykład na pewno, mi się wydaje, że dużo nawet zawodników z finału obecnie, tam czy Rafi, czy Manu, czy Lecha, oni strasznie dużo poświęcają czas na treningi i oni powiedzą, że dla nich jest to niesamowicie ważne. Dla mnie to jest przede wszystkim hobby, czyli coś, co tam gdzieś daje ci frajdę i jakby ciężko, załóżmy jak grasz w piłkę, nie, to też strasznie ciężko ci znaleźć słabą rzecz w czymś, co lubisz. Naprawdę. I po prostu się nie da jakby ocenić. Jakby ja trochę freestyle oceniam przez różowe okulary. Ja nie miałem sytuacji, w których freestyle był dla mnie czymś złym. Nie miałem takiej sytuacji w życiu. Dobra, no to w sumie skoro nadal trzymamy się przy pozytywach, to jak sobie wyobrażasz definicję spełnionego freestyle'owca? Czy ty na przykład trochę czujesz się spełniony na tym freestyle'u, czy bardziej po finale wolałbyś ocenić tą kwestię? Ja powiedziałem tak, że jeżeli wygrałbym jakąś bitwę w życiu, to nigdy nie czułbym się tak fajnie jak po wygraniu stawki, bo jednak to startuje kilka lat. I trochę czuję się nieco spełnionym freestyle'owcem przez to, że udało mi się w końcu wygrać stawkę, bo trochę już to startuje. Więc mogę o sobie powiedzieć, że jestem spełnionym freestyle'owcem, no tak... Jakby do potrójnej korony brakuje mi właśnie tego wygrania w finale. Więc nieco czuję się spełnionym, a wydaje mi się, że to jest strasznie indywidualna kwestia, kto poczuje się spełnionym. Ktoś czasami wejdzie na scenę i już jest spełniony, ponieważ no, wiesz, miał strach przed występami, przed publiką, wejdzie na scenę i stwierdzi, że już wszedł, więc jest spełniony. Ale to też zależy chyba od indywidualnego podejścia do freestyle'u po prostu. To strasznie jest taka kwestia indywidualna. Wiesz, jak tutaj tam co roku gra w Premier League, to oni są spełnieni. Może tam. Pomijmy ten temat. Tutaj nie zahaczajmy o takie tutaj tematy typu piłka nożna, bo może oberwać jakiś arcybiskup za chwilę. Niepotrzebnie. Dobra, to skoro PFL i PFL, no to dlaczego ten PFL? Ze względu bardziej na to, że
po prostu mieszkałeś blisko Poznania, czy miałeś tam jakichś znajomych, którzy ci polecali tą bitwę, czy jak to wyglądało w sumie? Wiesz co, ja już odpowiadałem raz na to pytanie. Ale lata temu, tak? Tak, trzy, tak. W sumie, bo jeszcze przerwa była. Trzy lata temu. Tak, wiesz co, poszukiwałem po prostu bitwy freestyle'owych w okolicach swojego miejsca zamieszkania. Pozdrawiam całe pamiątkowo. I Poznań freestyling się wyświetlił. No i wjechałem na pierwszy sezon to był jeszcze ostatni, chyba ustawka przed finałem, mi się wydaje. No i tak się troszkę skompromitowałem, ale powiem ci w ogóle, jak jest niesamowite, to jak to się, jak poznańska liga się zmieniła, bo tam pamiętam, że jeszcze był Kapsel, czy tam Siwy, czy Adaś. Mm-hmm. Adaś jeszcze w drugim sezonie, pamiętam, startował Siwy tak samo. Adaś jest chyba w trzecim, bo tak, ja pamiętam, w finale był chyba razem ze mną, zrobił 0-3. Nie, w finale trzeciego sezonu nie był, ale startował jeszcze na jakiejś ustawce, bo pamiętam, że przyszedłem na swoją pierwszą. Tak, w drugim chyba jeszcze startował. A w trzecim tam do połowy był chyba w Elimach, a później w Elimach, w sensie w Elimach chyba nie odpadał, ale startował po prostu w Drabince, a później uznał, że już mu się nie chce i chyba poszedł do Żyli. Dlaczego PFL? Bo strasznie blisko wtedy był, teraz mam, no, nie mam 300 km. No zobacz, no jesteś daleko, a nadal jeździsz na PFL, tak, mimo że na przykład do Wawy chyba masz bliżej. Tak, ale to jest to, co ci powiedziałem. Jest to w pewnym sensie inna liga niż wszystkie. Mm. Nie chcę tutaj, wiesz, w taki pompatyczny ton popadać, nie? Ale jest strasznie taka ogólnopolska liga, no zrzesza na przykład freestylerzy z różnych... No tak jak wspomniałeś wcześniej, że nawet facet z Subą przyjechał, także jest to coś innego. No tak jak wspomniałem, też co do tego, dlaczego PFL, zobacz jaka to jest zmienna liga, nie? Strasznie, na przykład w pierwszym sezonie kto był, w następnym ktoś inny i po prostu to jest strasznie, strasznie zmienne, a nawet te osoby, które brały udział we wcześniejszych sezonach pozostają, nie? Mhm. Bo Siwy gdzieś tam może już jako, wiesz, włodarz, tak zaznaczmy, Janca to chyba przez 6 sezonów pozostał, przez wszystkie 6 od początku. I wiesz, no widać, że to jest jakiś pewnego rodzaju atmosfera nas trzyma wszystkich razem, że my przez te wszystkie sezony pozostaliśmy razem. Bo ty też jak przyjeżdżałeś na początku, to jednak nadal zostajesz. Niby nie występujesz, niby coś, ale nadal gdzieś masz jakiś tam swój udział dalej na pewno. Tu posędziujesz, tu w czymś pomożesz, także no, przede wszystkim chyba atmosfera pozostawia ludzi przy PFL-u. Wiesz, też tak ludzie przyjeżdżają z właśnie tych innych części kraju, to też mówią, że wyróżniają nas przede wszystkim atmosfera. Mi się chyba podoba też, że ludzie czasami, już dużo takich głosów słyszałem, że na papierze patrzyli na naszą ligę i mówili, że nie, no stary, no nic specjalnego, gówno w chuj, w sumie nie polecam, ale pojechali i mówią, że no spoko ludzie, spoko organizacja i wbijają częściej, więc w sumie to, co mówisz, to jest racja, nie? Że chyba trzeba samemu po prostu sobie też przyjechać, ocenić, jak jest i zwykle ludzie wracają, więc chyba jest dobrze. Ale wiesz, mi się wydaje też, co do tego właśnie pytania, dlaczego PFL, ale też wydaje mi się, że Trop jest takim innym miejscem. To jest takie też, jeżeli jak stoisz na publice, to widać, że ludzie niby niektórzy nie rają się w freestyle. Oni przychodzą po prostu na PFL, bo jest ustawka, coś w Poznaniu ciekawego, ale jednak robią tą atmosferę. Nie wiem z jakiego powodu to. Powiem ci szczerze, nawet ciężko powiedzieć, startujesz już kilka lat, a powiem ci szczerze, nie wiem z jakiego powodu to jest, ale widać to, że jest zupełnie inna publika. Oni się nie znają, ale wiesz, jak są niesamowicie rozkminione punchline, to ja widzę, że ludzie żywo reagują. Tak jakby, wiesz, z ustawki na ustawkę uczyli się tego, w jaki sposób ludzie nawijają, nie? Wiesz, załóż sobie, porównaj sobie hype Rafiego, który wcześniej właśnie rzucał takie fajne wersy, jak teraz, obecnie, ale zupełnie inaczej reaguje teraz na niego publika. No nie wiem, na pewno to zauważyłeś, nie? Więc tak, ale też mi się wydaje, że u niego jest kwestia też delivery, poprawienia i że rymuje w końcu słowa ze sobą. To chyba pomaga, ale no tak, no na przykład Rafi, no na pewno, nie? Że na przykład jak ja jeszcze startowałem, to no nie miał aż takiego odbioru i hype'u, a teraz już ma dobry, nie? Taki, na który zasługuje, jakby nie patrzeć, no bo rzuca zajebiste rzeczy. Więc dobra, to może nadal a propos wychwalania PFL-a i fajnych momentów, to twój ulubiony moment z tego sezonu. Kurczę, ciężko. Nie musi być to, nie wiem, walka, może być to jakieś wydarzenie na ustawce, może poza nią albo coś. Coś, co myślisz sobie,
szósty sezon PFL-a i pierwszy ci przychodzi do głowy po prostu. Wiesz co, powiem ci szczerze, że tak, normalnie gdybyś mi zadał to pytanie, to bym pewnie powiedział, że wygrałem ustawkę, ale już o tym gadaliśmy, więc wydaje mi się, że to by był, mój ulubiony moment to byłaby wygrana Manuszaka. Wiesz co, przez cały sezon chyba był taką jedyną osobą, która skrzętnie chodziła na te ustawki i zasłużył sobie na tą wygraną. Przy samym koronowaniu go, za wygranie ustawki, nie było, bo też wyszliśmy z klubu tam z Rafim, aczkolwiek, bo Rafim był wkurzony strasznie porażką, aczkolwiek no chyba taki najfajniejszy moment, że wiesz, przychodził na każdą ustawkę, przychodził za każdą gdzieś tam, wiesz, gorsza forma czy coś, ale w końcu ją wygrał, więc wydaje mi się, że z tego sezonu najbardziej cieszę się z tego, że Manuszek wygrał i dzięki temu na przykład taki Gruby miał szansę na półfinale, nie? Że tacy zawodnicy na dopełnienie czwórki mieli szansę bardziej, bo wydaje mi się, że trochę jakby Manu przez półfinał awansował i załóżmy wygrałby po raz kolejny ktoś, na przykład Recha czy Rafi, to tych pięciu zawodników by było na finale, nie? I troszkę by straciło to konkurencyjności w półfinale. No. Więc bardzo się cieszę, że Manuszak wygrał, bo sobie nie chcę powiedzieć wyjeździł Łobnieszko praktycznie koło tropca. Pozdrawiamy Szymona Pukało. Łobnieszko praktycznie koło tropca, ale cieszę się strasznie, że wygrał ustawkę. No i też strasznie lubię Rafiego, więc też się cieszę, że wygrał dwa razy, bo też sobie zasłużył. Może jak się już tak zaczepiliśmy przy tych zawodnikach, to utrudnię ci zadanie i masz wymienić tylko jednego faworyta, jednego czarnego konia, bo widziałem przy montowaniu innych wywiadów, że niektórzy to po trzy osoby wymieniali. Ale wiesz co, ja ci powiem szczerze, że to jest dla mnie dziwne, bo ja wcześniej też tak myślałem, ale dla mnie są ludzie, którzy nie zdziwią mnie jak wygrają. No dobra, ale może uznajmy to inaczej, że faworyt dla ciebie to jest osoba, która musi wygrać. Tak, i właśnie do tego dążyłem, że dla mnie są ludzie, którzy wiesz, nie zdziwi cię jak wygrają. Na przykład nie zdziwi cię jak wygra Manu, nie zdziwi cię jak wygra Rafi, ale według mnie patrząc na czysto doświadczenie i umiejętności to wygra Jędrek Jaskier. Zdecydowanie jest dla mnie faworytem, bo wiesz co, ja mam takie wrażenie, że jak przyjdzie mu tata, chce kibicować mi, to Jędrek go tak kupi na scenie, że zacznie mu krzyczeć. I pojedzie na granicę. Tak. Dokładnie. Jędrek jest po prostu, jeżeli chodzi o doświadczenie, wiesz co, masz takie coś, jak ja walczyłem na przykład z Jędrkiem, miałem takie coś, że no już wygrałem, nie? Jędrek nic specjalnego nie rzucił, on po prostu z zaskoczenia. Tak, on wyciąga ci taką armatę spod stołu i masz ciepło i się modlić, żeby była dogryweczka tylko, nie? I samo to doświadczenie wydaje mi się i to umiejętności, wiesz co, bo też Rafi ma niesamowity hype i w ogóle, i też Manu ma hype niesamowity, ale wydaje mi się, że Jędrek ma taką umiejętność, że on potrafi przekonać do siebie, nieważne kogo przyjdzie, on potrafi do siebie przekonać całą publikę. I to jest jego strasznie niesamowita domena, więc wydaje mi się, że jakbym miał oceniać jednego faworyta, bo wiesz, tak jak powiedziałem, wiesz, jakby wygrał Rafi czy wygrał Manu, to byś powiedział, a nie zaskoczy mnie to. Ale zdecydowanym faworytem jest Jędrek, mimo że awansował przez półfinał, on chyba miał dwa finały w tym sezonie, bo ze mną Tak, miał dwa finały. Chyba nie wiem, czy jeszcze półfinału jakiegoś nie miał, czy coś takiego. Także no zawsze dochodził daleko na tych ustawkach. A wiesz co, jedynym czarnym koniem według mnie, bo to jest taka perspektywa, jeżeli chodzi o czarnego konia, to nie wiem. Zdziwiłoby cię, jakby on wygrał. Z drugiej strony masz takie wrażenie, że nie jest wybierany w gronie faworytów, to jest gruby. Bo to jest takie 50 na 50. On albo wejdzie na scenę i rozpierdoli każdego, albo wejdzie na scenę i da niesamowitą kaszanę. I to jest właśnie kwintesencja czarnego konia, czyli gruby. On albo rozpierdoli nas wszystkich, po prostu wejdzie jak po swoje, albo po prostu od pierwszej walki będzie dawał taką kaszanę, że Też chyba mi się wydaje, że jest strasznie niewygodny dla takich punchline'owców typowych, bo wiesz, oni mogą wrzucać te swoje dwuznaczności, jakieś potężne pajdy, a gruby, czy na przykład Jaskier chyba też tak ma, że rzucą ci jakiś taki wers typu haha, pierdzę ci na kanapki, a ty jesz, i publika jest za nim, a nie za tobą. Gruby jest takim jołim, ale śmieszniejszym po prostu. I większy. Te jego wersy mają po prostu sens, a nie są dobra ty. No dobra, jak wymieniłeś faworyta i czarnego konia, to może trochę o tobie, jaki jest twój cel na finał, co ty tam chcesz osiągnąć? Wiesz co, ja po raz pierwszy jadę nie z perspektywy chęci wyjścia z grupy, czy chęci zaprezentowania się, ja po prostu chcę wygrać w tym sezonie. I wiesz, i nauczyłem się tym, że jak przyjechałem na ustawkę numer 3, powiedziałem sobie, że wygram po prostu, to chcę wygrać. I w zasadzie nie mam jakiegoś celu, że pośredniego, nie mam takiego celu, że o, jak będzie półfinał, to będę zadowolony z występu, tylko chcę po prostu wygrać. A masz jakiegoś zawodnika, z którym najbardziej chciałbyś wygrać z tej całej siódemki pozostałej? Wiesz co, z Manu mam 0-2, więc na pewno z Manu, bo z każdym
z finalistów już udało mi się wygrać, poza Grubym. Ale z Grubym to były dawne dzieje, więc też mam trochę czystą kartę z Grubym, ale z Manu mi się jeszcze nie udało wygrać, także najbardziej chciałbym wygrać na pewno z Manu. Czyli gdzieś tam perspektywa wygrania z Manu byłaby spoko. Najlepiej tutaj właśnie w finale. O, no, w finale finału, tak? Żeby bolało razy dwa. Okej. Okay, dokładnie, wiesz, rzucić chuj to 0-2, wszystkie były przypadkiem, nie? Nie no, jakbyś to rzucił za chyba, będzie jedno koło na łeb. Nie, żebyś tak kiedyś zrobił, że powiedziałeś jakiś punch i wyrzuciłeś. Nie było. Nie było. Dobra, to może jaka grupa śmierci jeszcze by była? Powiedzmy, że ty musisz w niej być, czyli trzech jakby ziomków, którzy z tobą stworzyliby grupę śmierci. Ja chyba stawiam na oryginalność. Pamiętaj, że Rafi i Manu nie mogą być w jednej grupie. Aha, okej. Okay. Stawiam na oryginalność, czyli tak, żeby ta grupa była zróżnicowana, to musiałby w niej być ja, Gruby, a dajmy Rafiego, czyli mamy pan szajnowca, no nie wiem, no mój gówna to będzie charyzma, że tak powiem, więc charyzma, mamy charyzmę, ja Gruby, czyli Gruby taka jest nieprzewidywalność. I dorzuciłbym jeszcze do tej grupy reszkę, czyli takie solidne punchline'y. Jest dwóch punchline'owców i dwóch takich gości, które potrafią zaskoczyć. Czyli dla mnie Gruby, ja, Rafi, Recha. Czyli to była taka grupa śmierci, która mogłaby być, nie? Bo tak jak mówisz, Manu nie mógłby być w tej grupie, więc to jest dla mnie taka grupa śmierci. Znaczy w sumie, jakby tak nie patrzeć, to wtedy dwie grupy śmierci, jakbyśmy taki podział zrobili. Wtedy były dwie solidne grupy na to. Mnie ten chyba zestaw finałowy jest taki mocny, że jakbyś cisnął losu i w jakiejś apce, to zawsze ci wyjdzie grupa śmierci, tak mi się wydaje przynajmniej. Gdybyśmy zapytali dalej kogoś innego. Rajwer, masz mój numer? Nadal narzekam, że nie masz Wojtka. Pozdrawiam Wojtek. A kto jest pierwszy w kolejce? Nie, pierwszy chyba będzie Kmieciu albo Kmieciu. Albo Jan. Wiesz co, ci powiem szczerze, że nawet trochę żałuję, że Kmiecia nie ma, bo jednak jeszcze on jest troszkę jego freestyle. Mhm. Czy wydaje mi się, że jak dopełnimy duetu, fajnie by było, jakby Kmieciu wygrał kiedyś PFL-a. Szkoda, że nie. A, że całego, tak? Tak, bo Enraż jednak wygrał, więc ten duet. Mhm. Pamiętam, jak Enraż wygrywał, to niesamowite, to było przeżycie. Stałem wtedy na publice i nie wierzyłem, co on robi. No bo on, wiesz, cały sezon tak wyjebany miał. Nie, on się dostał lekko przed ostatnim. Tak, ale on w ogóle tak, wiesz, przychodził, se walczył, bo walczył, a na tym finale taki Terminator, nie? No jak pamiętam jego walkę grupową z Bristolem, to jakby była nagrywana, to by była moim zdaniem z tych internetowych totalnie najlepsza. I ja pamiętam, chyba on rzucił taki niesamowity, taką wiązankę, twoja panna, twoja panna. Tak, on zaczynał każdy wers, twoja panna, ale nawijał o czymś innym. Jakby ta twoja panna była tylko na siłę, żeby obnażyć tutaj, wiesz, prostolinię nasz przeciwnika, nie? Dobra, mamy jeszcze pytanie specjalne, więc musisz wybrać od 1 do 7. 3. Dobra, gdybyś miał wybrać swój własny przerywnik z dwóch, które ci teraz podam, to byłoby to wjeżdżam tutaj w papa, czy uga buga papuga? I musisz uzasadnić dlaczego. Wjeżdżam tutaj w papa zdecydowanie. Smolczyka szanuję, ale proszę, odetnijcie mój internet. Ale jednak miałem Kamil Siwiński junior ksywkę, więc muszę być tutaj wierny swoim nauczycielom. No jednak tutaj wydaje mi się, że Siwy potrafi nieco w przerywniki, jak i również punchline, które nie mają sensu, także zdecydowanie dla mnie Siwy zawsze był prekursorem takich wersów. Dobra, to chyba wydaje mi się, że już dość sporo pogadaliśmy na temat finału. Także dzięki wielkie za wywiad. I możesz jeszcze pozdrowić wybrane osoby, masz tutaj czas antenowy, możesz zareklamować jakiś blachotrapę czy innego sponsora. Także dzięki Questu za ogłoszenie, bo nie wiem, czy powiedziałeś na początku, że to u ciebie nagrywamy akurat. Nie, my to nagrywamy w G-Rapie, tylko po prostu mamy tutaj taki pokój specjalny. Taką specjalną kwestię. Zatem pozdrawiam Wojtka, szkoda, że cię nie ma w finale. Wera też pozdrawiam, bo miałem cię pozdrowić. I pozdrawiam wszystkich finalistów. Mam nadzieję, że damy zajebiste walki. Mam nadzieję, że poziom będzie dojebany. Widzimy się wszyscy 23? 23? Tak jest. 23 Michael Jordan. Dokładnie, także nie stawiajcie na NBA, bo to nie ma sensu naprawdę. Chyba, że na Miami Heat. Także, no elo. Fajnie się bawiłem dzisiaj. Pogadaliśmy sobie trochę o tym freestyle. Czasami tego brakuje takiego czystej pogadanki. Ej, naprawdę spoko rozmowa. Może zaczniemy jakiś podcast robić. Także widzimy się 23. Ile wlota? 25? Tak, 25. Tak, warto. Jak jesteś studentem albo matką z dzieckiem, to 25.
kodem promocyjnym Quest. 25. Nie zrobiłem żadnych cen. Także elo, widzimy się wszyscy sobota, pamiętajcie Trops. Uważajcie na to. To było na tyle. Pozdro. Kurwa, nie trafiłem w kamerę, chuj.